Tenis, czyli biały sport, niegdyś przeznaczony tylko dla elit, jest obecnie jednym z najpopularniejszych pomysłów na aktywność fizyczną. W Łomży także są ludzie, którzy stawiają na rozwój tej dyscypliny sportowej. Lekka atletyka to jest sport młodych ludzi, a tenis to jest sport ludzi w każdym wieku. Są nawet organizowane zawody plus 90. Oczywiście dosyć to specyficznie wygląda, bo panowie sobie robią przerwę i tak dalej, ale takie turnieje są organizowane i całe życie można uprawiać tenis z powodzeniem. Pokutuje taka opinia, że to jest drogi sport, to nie jest prawda. Rakieta kosztuje profesjonalna 500 zł, piłeczki 40 zł opakowanie, godzina kortu tam od 10 zł do 15 zł, także no są jakieś koszty oczywiście, ale to nie są koszty niesamowite, takie jak w innych dyscyplinach, które wymagają większych nakładów, więc ten sport z racji swojej specyfiki się coraz bardziej rozwija, coraz więcej ludzi gra, coraz więcej ludzi można spotkać na kortach. No i to pięknie wygląda, jak wiosną przychodzi się koło łomżyńskich kortów, a to jest zapełnione zawodnikami, wszyscy się cieszą, grają, rywalizują. Pod względem sportowym Łomża buduje dopiero swoją pozycję w kraju, ale ma już renomę jako organizator tenisowych wydarzeń. Młodziutkie nadzieje polskiego tenisa przyjechały, aby wziąć udział w ogólnopolskim turnieju klasyfikacyjnym Młodziczek Piątuś Cup. Organizatorami trzeciej już edycji zawodów dla dziewcząt do lat 14 był jak zwykle Urząd Miejski w Łomży, trzecie Liceum Ogólnokształcące i Uczniowski Klub Sportowy Return. Ogólnopolski turniej klasyfikacyjny Piątuś Cup Młodziczek organizujemy już po raz trzeci wspólnie z spółdzielnią OSM Piątnica i Urzędem Miasta. Jest to turniej, gdzie do Łomży przyjeżdżają tenisistki z całej Polski i są to tenisistki, które bardzo dobrze grają i plasują się na czołowych miejscach rankingu Polskiego Związku Tenisa. Jeżeli chodzi o łomżyński tenis, mamy dość liczną grupę trenującą tenis zawodniczo. W obecnym turnieju wystartuje Maja Cyndzas. Maja Cyndzas jest tenisistką, która nie gra sensu stricto typowo zawodniczo. Jest to tenisistka grająca klubowo, ale mam nadzieję, że dobrze się spisze w tym turnieju i będzie mogła zdobywać cenne doświadczenie. Mam nadzieję, że pogram sobie z najlepszymi dziewczynami w Polsce i że mam taką okazję zagrać z nimi, bo każda okazja takiego czegoś uczy i mam nadzieję, że będzie fajna zabawa. Rozwijanie sportowych zainteresowań i talentów młodzieży nie byłoby możliwe bez solidnego wsparcia sponsora. Piątnica od lat wspiera pasjonatów tutaj na ziemi łomżyńskiej, w szczególności młodych pasjonatów, którzy potrafią łączyć pasję ze zdrowym trybem życia. Na takim niewątpliwie jest właśnie uprawianie sportu, uprawianie między innymi tenisa. Rywalizację w tenisie wspieramy już od wielu lat, od 3 lat w formie turnieju Piątuś Cup i myślę, że patrząc na to, jak ten turniej się rozwija, będziemy to wspierać w kolejnych latach. Organizatorzy zaproponowali formułę, w której każda z zawodniczek miała szansę pokazać się z jak najlepszej strony. Nikt nie odpadał, wszystkie dziewczęta rozegrały po 6 meczów. Rywalizacja sportowa na malowniczo położonych kortach przy trzecim Elo w Łomży była dużym wyzwaniem dla tenisistek, ale wiele pracy mieli także organizatorzy Piątuś Cup. Akurat do Łomży przyjechały nie te najlepsze, prawda, z tej kategorii wiekowej, no niemniej jednak te, które przyjechały, były bardzo zbliżone rankingowo i to ja od razu wiedziałem, że mecze będą trwały długo i zacięte, zresztą tak jak dzisiaj było widać, od godziny 8 rano do godziny 14 rozegrano tylko 3 mecze na korcie centralnym, a więc każdy mecz po 2 godziny to rzeczywiście, no bardzo dużo i to w takim upale, prawie 28 stopni, może jeszcze więcej. Jeżeli miałbym oceniać sprawy organizacyjne, to bym bardzo pozytywnie ocenił tutaj pracę miejscowych osób, które zabiegały o turniej, które prowadzą ten turniej od kilku lat. Ja szczególnie, no wymienił tu panią dyrektor, panią Ewę Waldzińską, która naprawdę jako jedna z nielicznych dyrektorów, a spotykam je co roku mnóstwo, no wiązuje się znakomicie ze swoich obowiązków, wspomaga ją mąż, dzięki któremu no, daje sobie też radę, bo jednak no, organizacja takiego turnieju to nie jest taka prosta sprawa, jak się każdemu wydaje.
Najlepsze tenisistki łomżyńskiego turnieju otrzymały puchary, nagrody i medale z rąk dyrektor Grażyny Chodnickiej z III Liceum Ogólnokształcącego i wiceprezesa Łukasza Kalinowskiego z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Piątnica. Do swego dorobku dopiszą także punkty w rankingu Polskiego Związku Tenisowego, a uczniowski klub sportowy Return w Łomży zaczyna powoli przygotowania do podobnego jesiennego turnieju dla młodych tenisistów. Meczów 3 dni. Jak sobie z tym poradziłeś? Znaczy ja jestem przyzwyczajona do grania 6 meczów w 3 dni, bo często są takie turnieje, w których właśnie tak gram i jestem przyzwyczajona. I jak tutaj ten turniej będziesz wspominać? Bardzo dobrze. Mimo, że dobrze mi się grało, to jeszcze miło spędziłam czas między meczami z koleżankami i w ogóle było fajnie. Było troszkę okazji, nie wiem, pozwiedzać Łomżę, czy znaczy, za bardzo to nie, bo jak mam przerwę między meczami, to zwykle idę albo coś zjeść, albo odpocząć, a jak jeszcze jest dłuższa przerwa, to zazwyczaj spędzam czas z koleżankami, które widzę bardzo rzadko. W imieniu naszego klubu, uczniowskiego klubu sportowego Retro Łomża, chciałbym bardzo serdecznie podziękować prezesowi OSM Piątnica, panu Kalinowskiemu, który wspiera nas zawsze hojnie i jest jakby naszym takim strategicznym sponsorem w organizacji tego turnieju. Mam nadzieję, że ten turniej będzie rozwijał się i z roku na rok będzie coraz lepszy. Dziękuję również prezydentowi miasta Łomży za wsparcie finansowe w organizacji tego turnieju.